Drodzy adepci kwerystyki, dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób wykonać bimbrownię. Do wykonania bimbrowni potrzebna jest nam butelka plastikowa z zakrętką. Wężyk gumowy. No i ponieważ dużo będziemy gadali, to coś do zwilżenia ust. No i jak każdemu kulturalnemu akwaryście potrzebny będzie jeszcze kieliszek. Ten kieliszek odziedziczyłem po dziadku, który prowadził sprzedaż wody w saturatorze. No cóż, zanim zacznę wam coś wyjaśniać, to może na jedną nóżkę. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zrobić dziurkę w tym wieczku. Uwaga, będziemy próbować. Co pięknie. To jest twarde. Nie no. Nie ma sensu się tak męczyć. To na tę drugą nóżkę. No dobra, spróbuję suszać tą dziurkę. Nie no, co odkręcę, to co się będziemy męczyć tam. O. I teraz szef. Oż kurde. Szef. Dwie dziurki, żeby włożyć ten przewodzik. Tam to będziemy tu kręcić. I teraz. I co? Do dupy mam ten sprzęt. Nie no, normalnie to nie idzie. Co tam się wejdziemy? To na trzecią nóżkę, żeby... Tak trochę poza planem udało mi się... Co mi to tutaj robi? Udało mi się wkręcić w ten czerwony i zrobić dziurkę. I już jest dziurka. Jeszcze trzeba drugą zrobić. Szkoda. Ale pokażę wam, że teraz trzeba ten przewód, ten wężyk, trzeba włożyć w tą dziurkę. I teraz się jakoś tak nie pasi. Jakoś tak nie pasi. W każdym razie tu trzeba wywierszyć takie dwa otworki i przez to przepchnąć ten zielony przewód i z drugiej dziurki wyprowadzić drugi przewód. Dobra. Do dupy z taką bimbrownią, że człowiek męczy tam. Nie ma sensu, tam lepiej z butli. O, prosto z butli i jak się... Butla jak się opróżni, to trzeba zadzwonić, żeby napełnić butlę. Co, momencik. O, już zadzwonimy sobie. Panie Jerzy, można u pani napełnić butlę? Można, o, to ja sobie pozwolę. To dziękuję, tak. No i to na tyle. Trzeba używać profesjonalnych butli.
Nie znam jakichś takich.